Cześć. Idę sobie dzisiaj tak wzdłuż Modnika. W sumie miejsce takie, w którym nie liczyłbym na wiele. Tak naprawdę już u nas jest po sezonie. Ale że chodzę cały rok, to zawsze jest jakaś szansa, że i w kwietniu, i w maju coś tam podniosę. I zobaczcie, tutaj ten młodnik, rozwalony płot. Przed chwilą widziałem tropy niedźwiedzia. Wprawdzie bardzo małego. No i tutaj widzę, że przejście jest. Schyliłem się, słuchajcie, pod drzewami. I leży jakaś tam tyczka. Jeszcze jej nie widzicie, bo jest dość ciemno. Ale coś leży. Nic dużego. O. Ale jest. Po tak długim czasie wreszcie coś wpadło. Spróbuję tam się przycisnąć. Nie wiem jak jeszcze, ale pojedę tu. Rozglądam się od razu, czy nie ma drugiej. Ale leży. Chyba dwunastaczek mały. No to podniosę. W domu zważę, ale myślę, że to jest z 1,5 kilo. Słuchajcie, nie wierzę sam w to, co widzę. O, ja cię sumę. Słuchajcie, już śpieszę się, bo o 14 odbieram dziecko z przedszkola. Już miałem wychodzić. I znowu zaglądałem pod drzewko. A tam tyczka. I to, słuchajcie, już jest cała pogryziona. O kurde, spóźniłem się. Patrzcie tu. Taka piękna tyka. Cała zgryziona. Ja cię sunę. Wow. Tu jest pierwsza znajda. A tu jest druga. O, cudna, ale spóźniłem się. Cała pogryziona. Ja cię sunę. Parę fotek i podniosę. Słuchajcie, wygląda na to, że to chyba nie jest tegoroczna tyczka. Podniosę i zobaczymy. I tutaj... Chociaż ciężko powiedzieć. Dobra, podniosę ją. O, ale ładny pnaczek. Zobaczymy, co to jest. Świeże, ale już za długo tu leży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, 14. Kurczę, pod koniec sezonu zaczynam dopiero. Znowu dwie sztuki. A dzisiaj mamy 11 kwietnia. Ale poszczęściło dzisiaj. Wyjechałem z domu o 11. 14 wracam i już dwie tyczki są. No szkoda mi tej po prostu większej, tego 14-taka, no bo jest cały pogryziony. Patrzcie. Troszkę szkoda, ale no jest kwiecień, więc można się było tego spodziewać. Jak się cokolwiek znajdzie dużego, to już będzie zgryziony. Ja tak mówiłem chyba wcześniej 14, ale jak zacząłem liczyć, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W koronie ma 5. No chyba liczymy. O. Także 16. Drugi raz w życiu 16 znalazłem. Super. Pozdrawiam.